Witajcie w kolejnym odcinku Salonu Marzeń. Dziś w wyborze tej najważniejszej sukni będziemy towarzyszyć Magdzie i łatwo nie będzie, bo Magda w swoim życiu już kilka sukienek przymierzyła i na żadną się nie zdecydowała. To jest moment, kiedy wkraczam ja, prawie cała na biało i jakoś dam radę. Mam na imię Magda, mam 25 lat i we wrześniu w przyszłym roku wychodzę za mąż. Byłam u Izy w lutym lub w marcu tego roku. Jak pierwszy raz tutaj weszłam, to pamiętam, że była to sobota i byłam zachwycona całym wystrojem, jak to wszystko wyglądało. Wszystkie sukienki były przepiękne, wszystkie chciałam przymierzyć. I akurat tego dnia była też pani Iza. I właśnie gdy miałam tą pierwszą przymiarkę, pani Iza ze mną była i mogłyśmy razem tą chwilę przeżyć. Wróciłam do Concept Store'u, ponieważ moim zdaniem są to sukienki szyte na mnie. To właśnie w nich najbardziej odnajduję swój styl, najbardziej swobodnie się czuję i jednak to pierwsze przeczucie, które mnie tu zaprowadziło, było słuszne. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Dzień dobry, Izabela jestem. Jakoś kojarzę twoją twarz. No tak, bo już się spotkałyśmy i przymierzałam nawet sukienki. Tutaj? Tak. Okej, okay. I co się stało? No do ślubu jeszcze było trochę czasu, więc nie podjęłam tej finalnej decyzji, a teraz już potrzebuję. No dobrze, to chodź ze mną, porozmawiamy jeszcze trochę na ten temat. Twarz Magdy oczywiście pamiętam doskonale, natomiast no imienia... W ogóle nie mam pamięci do imion, ale jak weszła, to od razu wiedziałam, że już się widziałyśmy. Magda, to powiedz mi, kiedy ty byłaś tutaj u mnie w salonie? Wiesz co, Iza, to było jakoś w marcu chyba, czy w lutym byliśmy. Okay. Czy już kilka miesięcy temu? Tak. No i co, poszło nie tak? Powiem ci, że to jest tak wyjątkowy dzień, że chcę mieć 100% pewności, że wszystko będzie okej, że to będzie ta jedna wymarzona sukienka. Bo wiadomo, wszystkie są piękne, ale to musi być ta jedna, wyjątkowa. Czyli nie poczułaś tego? Nie, nie poczułam, chociaż wzruszenie było. I łzy poleciały przy przymiarce pierwszej u ciebie w salonie. A ile sukienek u mnie mierzyłaś? 4 albo 5. Okej, okay. Masz zdjęcia? Tak, mam, mogę ci pokazać. No to dawaj. Okej, okay, znam tą. A faktycznie, tak, no pamiętam, przecież dziś był z nami. Tak. Twoja siostra i to była... Bratowa. Tak. Czad. I to właśnie było to pierwsze mierzenie. I która z tych sukienek ci się najbardziej podobała? Ta, właśnie ta, którą mierzyłam jako pierwszą. Tu jeszcze mam, o, kilka ujęć. No. No ty pięknie wyglądasz. No. No wiem, ale to jednak nie jest to, czego szukam. No dobrze, czy w takim razie masz już teraz bardziej sprecyzowane, jak powinna wyglądać ta suknia? Myślę, że tak. Na pewno nie chcę, żeby to był żaden styl boho, w ogóle mnie nie kręcą takie klimaty i dobra, nie chciałabym tego na swoim weselu. Myślę, że taka klasyczna, ale ze smaczkiem, z jakimś dodatkiem, może jakaś koronka, albo ewentualnie jakieś kryształki, coś tego typu. Podobały mi się bardzo sukienki, które pokazują obojczyki i myślę, że w taką sukienkę też bym celowała. Nie wiem, jeszcze na początku bardzo podobały mi się też te sukienki z cienkimi ramionczkami. Teraz już trochę nie tak bardzo, ale no to też zależy po prostu chyba od modelu. Czy oprócz mojego salonu byłaś też w innych? Tak, jeździłam i też oglądałam. Po wyjściu z Concept Store zaczęłam swoją podróż po warszawskich salonach sukien ślubnych. Przymierzyłam chyba z 30 modeli, jednak żaden nie skradł mojego serca. Teraz czujesz, że to już jest dobry moment na podjęcie tak, tej decyzji? Tak, myślę, że już jestem gotowa. No dobra, no to jak jesteś gotowa, to przymierzymy teraz inne suknie. No nie, no zrobię wszystko, żeby któraś skradła twoje serce. No musisz się dzisiaj zakochać. Nie wiem, co na to twój narzeczony, ale musisz się dzisiaj zakochać. Jesteś na to gotowa? Tak, jestem. No dobra, chodź Magda, idziemy, zapraszam. Zdarzają się takie panny młode, które mają bardzo konkretny plan na swój wygląd i dość łatwo trafić w suknię, której szukają. Natomiast są też takie panny młode poszukujące,
podróżujące, które do końca nie wiedzą, czego chcą. I w takim przypadku po prostu trzeba mierzyć, 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 aż znajdzie się tę jedyną, mam nadzieję, w końcu. No dobra, Magdo, to jest pierwsza propozycja. Przejrzyj się w lusterku. Czekam na Twoją opinię. Znaczy, jestem gotowa na wszystko. Wal! Piękne są te zdobienia, to jest naprawdę rewelacja i pomimo tego, że jest ich dużo, to nie jest to za dużo i nie wygląda to kiczowato. Jezus Maria, nie było planu na kiczowato. Uff! To by było najgorzej. Super jest ten dekolt, naprawdę bardzo ładny. Trochę się go bałam mimo wszystko. Myślałam bardziej o takim fałce, ale ten też bardzo ładnie wygląda. No i analogicznie do tego plecy też. Chociaż tutaj nie wiem, czy bym nie postawiła na bardziej wycięte w literkę V mimo wszystko. Taki kształt dekoltu jest teraz bardzo modny. To jest nowość. Dziewczyny często podchodzą do tego z takim właśnie pewnym dystansem, tak jak Ty. Natomiast mam wrażenie, że taki dekolt jest bardzo komfortowy, bo z jednej strony ten biust jest podkreślony, ale z drugiej nie masz takiej obawy, że oj, coś mi wyjdzie, dokładnie, za bardzo się pokaże, albo ktoś skomentuje, że za bardzo po prostu wystawiłam wszystko na pierwszy plan. Więc to jest taki bezpieczny, a jednocześnie bardzo nowoczesny dekolt. Tu jest bardzo dużo elementów, ale ponieważ one wszystkie są w obrębie jednego koloru, to mam wrażenie, że ona jest fajnie zrównoważona, że nie mamy tutaj takiego wrażenia, o Boże, upstrzona. Więc jest elegancka. Jest naprawdę bardzo ładna. I myślę, że też właśnie jest dopasowana do tego stylu wesela, o którym myślę. Chociaż zastanawiam się, czy nie pójść trochę w nieco spokojniejszy dół, mimo wszystko. No i zastanawiam się też, jeżeli chodzi o ramionczka. Czy nie powinny być cieńsze lub w ogóle ich, żeby nie było. Magda mówiła, że nie mają być cienkie. Ale przymierzyłam i teraz wiem. Okej, ta suknia mam wrażenie, że fajnie też wygląda, jeżeli chodzi o takie połączenie z Twoją karnacją, z Twoim kolorem włosów, co nie oznacza, że nie chciałabym spróbować jeszcze czegoś zupełnie innego, tak dla porównania. Natomiast jak powiedziałaś mi teraz o tym gładkim dole, to w mojej głowie już urodził się pomysł na kolejną suknię, którą chciałam Ci zaproponować, ale ona jednak będzie w takiej samej kolorystyce jak ta. Czyli z tym innym kolorem poczekamy sobie na później, dobra? Dobra, super. Czyli tak, niby jest dobrze, ale jest źle, Magda, tak? Nie do końca jest dobrze. Boisz się mi to powiedzieć, tak? Boisz się? Dobrze, ale ja jestem przygotowana na wszystko i mam tyle tutaj sukienek, że dzisiaj którąś wybierzesz. Idę po kolejną. Druga propozycja dla Magdy to suknia, która łączy w sobie romantyzm i elegancję. No dobrze, Magda. Może teraz będziesz bardziej zadowolona. To jest chyba to. Ojej, poczekaj! Weź mnie tak... Nie stresuj! Już bardziej przywykłam do tego nie, niż do tego tak! No... Nie, jest śliczna, jest świecąca na górze, więc jest super. To jest gładka, no, wygląda rewelacyjnie, naprawdę jest piękna. Ten pasek też robi robotę, ślicznie to wygląda wszystko razem. Naprawdę. Boże, nie! Poproszę te sole trzeźwiące. Masz tutaj troszeczkę cieńsze ramionczka niż poprzedniej. Masz literkę V z tyłu również. To jest taka suknia, no, która łączy ze sobą, mam wrażenie, taką klasykę, bo tutaj ten dół dosyć szeroki, z gładkiej tkaniny, przepięknie podkreśla talię i łączy tą klasykę z taką nowoczesnością, tutaj wycięć takich mocno geometrycznych u góry. No i ta koronka plus te wycięcia są też do tego bardzo kobiece. Znaczy, totalnie wiem, że ta suknia spełnia marzenia. I trochę Ci się nie dziwię, że Ci się tak chyba. Nie, jest naprawdę cudowna, jest piękna. Tutaj mamy fałkę, z tyłu mamy fałkę, ramionczka, ten pasek właśnie, który podkreśla talię, no jest rewelacyjna, jest piękna. Zakochałam się. I taki długi tren będzie pasowała do Twojego planu na eleganckie wesele. Też tak myślę. To co, chcesz jeszcze mierzyć, żeby się upewnić, czy nie chcesz już?
Możemy spróbować, ale aha, bardziej, żebym się upewniła. No dobra, to ja bym chciała spróbować z tym trochę innym kolorem, mhm, okej? Okay? I może jak nam się uda, to coś z rękawkiem, żeby spróbować czegoś zupełnie, mhm, zupełnie innego, dobra? Pewnie. Chociaż nie chcę tej ściągać. To jeszcze mniej postój, a ja pójdę powybierać, okay, dobra? No, to ty się rozkoszuj chwilą, proszę bardzo. Kolejna suknia dla Magdy to księżniczka w kolorze szampańskim z długim rękawem. No dobra, Madziu, inny kolor. I zupełnie inna sukienka. No właśnie. Ale jest piękna. Boże, w życiu bym nie zwróciła na nią uwagi, gdybym ją zobaczyła na wieszaku. Zupełnie nie mój styl, zupełnie nie to, o czym myślałam, a wygląda super. Jest naprawdę. I ten kolor zupełnie inny, nie? I nie biel. Powiem ci, że aż nie mogę się zdecydować, w którym kolorze lepiej wyglądasz. Bo tak naprawdę fajnie twoja skóra wyglądała i w tej takiej kości słoniowej, i teraz ten szampan też jest ekstra. I bardzo dobrze się czuję też w tym kolorze, naprawdę. I ta siateczka, która tutaj jest, której praktycznie w ogóle nie widać, a też robi robotę. Siateczki nie widać i wydaje się, jakby ta suknia po prostu się unosiła w powietrzu. To jest jak u takiej wróżki. Eksponuje ładnie biust i te przepasania tutaj też cudownie wyglądają, naprawdę. I dodają takiej lekkości całej tej sukience. I bardzo tak wysmuklają talię, naprawdę to jest taki efekt odchudzania w sekundę. Ciągnięte. No to teraz mam problem. Dobrze, Magda, nareszcie masz problem, że tyle jest pięknych, nie wiesz, którą wybrać. Chociaż ostatnio trochę też tak było. No właśnie, a w końcu nic nie wybrałaś. Hej, hej, żebyśmy nie były znowu w kłopocie. Nie, myślę, ale widzę, że tu masz emocje, bo tu nawet ci takie, wiesz, kolory ci pojawiają na twarzy. Nie, bo naprawdę jest zupełnie taka niespotykana, o której nawet wcześniej nie pomyślałam, a naprawdę bardzo mi się podoba. I gdzie już myślałam, że tamta poprzednia będzie taka wow i w ogóle super, no to teraz kolejna i znowu jest wow, naprawdę. A jak się czujesz w tym rękawku? Ekstra, super. Jestem w szoku, że tutaj jest takie wykończenie, a mimo wszystko mi to nie przeszkadza, nie wygląda tak grubo, tak ciężko, tak... Nie jest topornie. Tak, dokładnie. Bardzo właśnie pasuje do całej tej sukienki. No jest też piękny akcent, że one są pomimo wszystko tak troszkę na skos, nie tak odcięte. Jest wspaniała, naprawdę. W mojej głowie teraz zrodził się jeszcze jeden pomysł na suknię dla ciebie. Przymierzysz jeszcze jedną? Z przyjemnością. Ale zdecydujesz się w końcu? Mam nadzieję. No dobra, to ja też mam taką nadzieję. To ja idę po jeszcze jedną, dobra? Bomba. Moja ostatnia propozycja to suknia z gorsetem i tiulowym dołem. Magda, ostatnia propozycja. Ciekawa jestem, czy to poczujesz? No to teraz mam zagwozdkę. Kurczę, jest rewelacyjna. I ten gorset. Naprawdę. I to jest zupełnie inny kolor niż ta poprzednia, nie? A mimo wszystko no, wygląda cudownie i te rękawki zupełnie inne. Nie, jest naprawdę piękna. Jest taka, wiesz, bardzo delikatna, subtelna, taka cała zwiewna, ona jest jak chmurka. I bardzo lekka. Tak, i wiesz, masz tą transparentność na gorsecie i ten leciutki tiul i troszkę brokatu, więc ona tak delikatnie się mieni. A jak masz ochotę na jakąś taką zmianę, to właśnie potem na weselu można sobie odczepić te rękawki. One trochę ci opadają, zazwyczaj je dopasowujemy tak, żeby były w takiej ładnej linii z suknią. A potem możesz w ogóle zdjąć i mieć taką wersję bardziej jeszcze sexy i więcej odkrytego ciała. Nie wiem, czy jesteś na to, Magda, gotowa. Oczywiście. Bierzesz ślub, to już musisz być teraz gotowa na wszystko. Jest wspaniała, a zastanawiam się, ona jest tutaj prześwitująca, prawda? Czy to jest materiał? Nie, ale to wygląda jest twoje wspaniale. Matka, to jest twoje ciało tam w środku. Jest jeszcze taka opcja, że jakbyś czuła się zbyt odkryta w tego typu gorsecie, to my możemy pod spód podłożyć warstwę materiału w jasnym kolorze i wtedy ona będzie cała taka bardziej jednolita.
Ale to musisz pomyśleć sobie na spokojnie, pooglądać się i zastanowić. Ale zobacz, jakie plecy masz piękne. Tak, no to prawda. Cała cudowna. Ja tak staję na spokojnie. No i właśnie te ramiona też wspaniale wyglądają, żony, i potem można je odczepić, więc przy pierwszym tańcu też nie ma problemu, że rąk do góry nie podniosę w takiej sukience. Tak. Jest śliczna, jest leciutka właśnie, to też jest bardzo duża jej zaleta, że praktycznie w ogóle nie czuć. Pomimo tych zdobień nawet ciężkich tutaj, to naprawdę. O, Houston, mamy problem. No, to nie będzie łatwa decyzja do podjęcia, na pewno nie. Myślałam, że mam faworytę, ale... Trzeba było ci nie dawać kolejnych opcji. Może to jest błąd, który ja z tobą popełniam. Magda, jeszcze masz moment, żeby się nad tym zastanowić, ale dzisiaj mamy fajny dzień, bo mierzymy sobie różne rzeczy, bo zaraz się dowiesz, jaką mam dla ciebie niespodziankę. Czyli co do sukni już masz jakieś takie wyobrażenie, ale ciekawa jestem, na jakim etapie planowania tej uroczystości jesteś. Czy suknia to jest pierwszy etap? Czy już wszystko gotowe i tylko sukienki brakowało? Nie, aż tak szalona nie jestem. Mamy już kościół, mamy termin i salę oczywiście, całe szczęście. No i na ten moment to jest wszystko. A macie obrączki? Nie, nie mamy jeszcze. No dobra, to ty przebierz się w swoje ubrania i chciałabym cię ze sobą porwać w jedno miejsce, okej? Okay? Wspaniale. Wspaniale, proszę. Postanowiłam trochę pomóc Magdzie w przyspieszeniu organizacji jej najważniejszego dnia, dlatego zabiorę ją w miejsce, w którym będzie mogła wybrać wyjątkowe obrączki. Chodź. Cześć Natalio. Cześć Iza. Poznaj Magdę, to jest nasza przyszła panna moda. Magda. No i co, najwyższy czas w jej życiu, aby wybrać obrączki. Bo nie lubimy niczego zostawiać na ostatnią chwilę. Z sukienką, słuchaj, miała takie wyprzedzenie, że aż mnie zadziwiła. No ale teraz idziemy dalej. Widzę po uśmiechu twarzy, że niespodzianka Izy jak najbardziej przypadła ci do gustu. W takim razie ja zacznę od tego, że na początku pokażę ci coś, co najbardziej interesuje naszych klientów. Zapraszam do naszej gabloty, w której odnajdziecie gotowe wzory obrączek ślubnych, zaprojektowane wcześniej, już skonfigurowane przez naszych klientów. Te wzory mają na celu tak naprawdę inspirację dla Ciebie, prawda? Każdym z nich możesz się zainspirować. To, co jest bardzo wyjątkowe tak naprawdę u Was, to to, że tymi gotowymi modelami możemy tylko się inspirować, bo tak naprawdę każdy klient, każda para tworzy tą obrączkę od podstaw, wedle swojego uznania, może spełnić wszystkie marzenia. To nie jest tak, że musisz wybrać z gotowych wzorów. Dokładnie, tak jak Iza mówi, to jest właśnie nasza wisienka na torcie, dlatego każdy model obrączki możesz skonfigurować po swojemu, a co więcej, możesz stworzyć tę obrączkę właśnie taką, jaką Ty chcesz. I to jest taki moment, w którym tak naprawdę bardzo mocno korzystacie z tych nowoczesnych technologii. To już nie jest taki kamień łupany jak kiedyś, tylko tutaj jest też fajna rzecz przed nami. Oczywiście obrączki personalizowane Classica opierają się na technologii nowoczesnej, na innowacji, jak i również na sztuce rzemieślniczej. Także to wszystko razem łączymy w jedną całość. To wszystko za chwileczkę chciałabym pokazać Wam przy użyciu naszej aplikacji, przy naszym stoliczku. Także serdecznie zapraszam. Siadamy. Proszę bardzo. Ja tu. Chodzę. Chodź. Pierwszy krok polega na wyborze kształtu obrączki. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo, prawda? Więc będzie przede wszystkim nam bardzo potrzebny tutaj narzeczony. Jest on nieunikniony w tej sytuacji, żebyśmy mogli razem wybrać konkretny kształt. Od razu zaznaczam, że nie musicie wybierać takiego samego kształtu obrączki ślubnej. Ty możesz mieć inną obrączkę, narzeczony może mieć jak najbardziej również inną obrączkę. Dwa kształty, czyli kształt komfort i kształt urban, są to nasze kształty, które stworzyła Classica i które nie są dostępne nigdzie indziej, najczęściej również wybierane przez naszych klientów. Teraz chciałabym Ci pokazać obrączkę komfort, czyli nasz model autorski. To jest spotkanie obrączki półokrągłej z obrączką płaską. Idealnie pasuje do pierścionków zaręczynowych i tak jak sama nazwa mówi, jest to kształt bardzo, bardzo komfortowy. Obrączki personalizowane Classica są przede wszystkim wykonane w próbie 5, 8,
5 lub wyższej. Nie wykonujemy obrączek w niższej próbie, czyli w próbie 3-3-3, dlatego że zawartość złota w stopie jest znacznie niższa, co powoduje, że jakość tej obrączki nie jest tak doskonała, jakbyśmy sobie tego życzyli. Okej, okay. Zgadzamy się na to, nie? Oczywiście. Teraz zaprezentuję Wam kolejny krok. Myślę, że taki bardzo, bardzo kobiecy, który bardzo Cię zainteresuje. Proszę bardzo, są to diamenty, prawda? W obrączkach ślubnych klasika diamenty projektujemy również sami. Są to diamenty najwyższej jakości i o najwyższej skali szlifu. Jednak ich umiejscowienie i sposób zakucia wybierasz właśnie Ty. Również ich ilość, prawda? Możesz wziąć ich dookoła obrączki lub pojedyncze albo w ogóle. Jak to czujesz? Wydaje mi się, na ten moment ta najbardziej mi wpadła w oko. Jeżeli chodzi o diamenty, najważniejsza informacja jest taka. Bardzo dużo klientek ma pewną obawę i pyta, czy jeżeli wybiorę obrączkę z diamentami, to przypadkiem, czy one mi nie wypadną lub czy w momencie, kiedy będę ją zmniejszać lub powiększać, to czy w żaden sposób nie uszkodzę, prawda, tej obrączki. Jak najbardziej śmiało. I tutaj odpowiedź jest u nas zawsze jedna. Jak najbardziej wykonujemy korektę obrączek z diamentami, zmniejszamy, powiększamy, więc nie obawiaj się, nic się nie stanie ani z obrączką, ani z diamentami. Jest jak najbardziej możliwe. Znalazłyśmy dobre. Tak, największe. Nie, ładnie, ale bardzo zobacz, ładnie to wygląda. Tak. No teraz to wygląda. Ja nie chciałabym mieć takich diamentów, że ja muszę ich szukać ze szkłem powiększającym, wiesz? Bo to wtedy jest bez sensu. Spieszymy na całe życie. Tutaj to nie jest moment, żeby oszczędzać, no. Dobrze. Co następne? Wybrałyśmy największe. W takim razie, skoro dobry mamy... Dobry wybór? No, myślę, że bardzo dobry chcesz wybór. Chcesz być wybrany większy, nie? Oczywiście. Dobra, dobra, dobra. Czyli to mamy kolejny krok, czyli tak, mamy wygodną, tak. Ładną. Z dużymi diamentami. Tak. Ale teraz pokażę Wam serce klasiki. To, co jest u nas najważniejsze, i co najbardziej tutaj charakteryzuje naszą markę, czyli personalizacja. Nasze obrączki, tak naprawdę Wasze obrączki, ponieważ to Wy je tworzycie. Tak, możecie... my z Magdą zaraz napiszemy tam takie romantyczne słowa. Właśnie, jeżeli mówimy o napisaniu romantycznych słów, wyobraźcie sobie, że piszecie je sami. Nie pisze je czcionka komputerowa, tylko Wy. A jak ja strasznie gryzmolę. Albo mój narzeczony. A Magda się nie rozczyta. Będziemy poprawiać je nawet 20 razy, to nie będzie dla nas żaden problem, prawda? Możecie tam napisać wszystko. Oby tylko nam się to zmieściło na naszej aplikacji. Dobrze, rozumiem, że tak, czcionka może być pisana przez nas, ale tak. To nie jest jedyna opcja. Nie, oczywiście nie. Ponadto mamy również rytm bicia serca, prawda? O. Czyli na podstawie naszej aplikacji konfiguratora w bardzo prosty sposób pobieramy rytm bicia Waszego serca. Konfigurujemy na podstawie przyłożenia tylko paluszka do kamery, więc nie biegamy po lekarzach, prawda? Nie przenosimy żadnych zapisów. EKG! W ten sposób dokonujemy personalizacji. Co więcej, pobieramy również Wasz odcisk palca. Również dzieje się to poprzez użycie konfiguratora, więc bardzo szybciutko i sprawnie. Jak i również zapis dźwięku. Możecie sobie powiedzieć coś miłego lub nie. Co więcej, możemy je umieścić na zewnątrz obrączki lub wewnątrz. No właśnie o to chciałam zapytać, że rozumiem, że tutaj tak dokładnie to widać, żeby to przedstawić jakby młodym, ale jednak większość par chyba ma te wszystkie takie osobiste rzeczy bardziej od wewnątrz obrączki, tak, prawda? Zgadza się. Jednak większość klientów wybiera tą personalizację wewnątrz obrączki. Może nie widać jej tak właśnie na zewnątrz, ale ona jest jeszcze tym bardziej taka swoja, emocjonalna. Ściągasz tą obrączkę i widzisz coś, czego nie ma nikt inny, prawda? Masz to tylko Ty, ponieważ to Twój narzeczony Ci ją stworzył. Która z tych personalizacji najbardziej Cię przekonuje? No jak zwykle jestem niezdecydowana. I podoba mi się jak sukniami, no rytm bicia serca. Bo może jej się wszystko podobać i nic nie wybrać, okej? Okay? Tak jak ja to próbuję. Tak. Więc rytm bicia serca bardzo mi się podoba, ale jednak ta personalizacja, jeżeli chodzi o grawer i samodzielne pisanie. Że napis? Tak, w środku robi robotę. Większość klientów właśnie wybiera odręczny podpis. Dlaczego ona jest tak ważna? Dlatego, że pamiętaj, obrączka jest to coś, co zostaje z Tobą przez całe życie. Ona będzie Ci towarzyszyć każdego dnia. I tak jak suknie są szyte na miarę, tak i my nasze obrączki szyjemy jakby na miarę. Tylko, że sukienki nie nosisz codziennie. A szkoda. Też trochę w sumie żałuję. Podoba mi się ta moda.
W takim razie przejdziemy zaraz do naszego procesu tworzenia obrączek ślubnych poprzez nasz konfigurator. Mhm. Oczywiście bardzo fajnie, że jesteś tutaj z Izą, ale no, będę nalegała, żebyś jednak przyprowadziła swojego narzeczonego, abyście razem mogli tutaj razem z nami przejść przez ten proces. My dzisiaj stworzymy takie obrączki w naszym guście, tak, spersonalizowane. Skonfrontujesz to ze swoim narzeczonym. Mam nadzieję, że on tylko przytaka. Pierwszy krok to był wybór kształtu, prawda? Tak. Mieliśmy komfort. Tak, jak najbardziej komfort, prawda? To jest obrączka twoja. Mhm. Co możemy na niej zrobić? Możemy dodać kolor złota. Mhm. I to wy decydujecie, czy paseczek ma być większy, w jaki sposób ma być rozmieszczone łączenie kolorów, prawda? Co więcej, jeżeli chodzi o kolorystykę, możesz wybrać też również kolor złota, mm-hmm. prawda? I wszystko to widzisz. To nie jest tak, że ja ci tłumaczę, jakie obrączki możemy zrobić. Ty przede wszystkim możesz je widzieć. Nie musisz sobie ich wyobrażać, mm-hmm. prawda? Widzisz je tutaj, tu złota, i teraz. Żółta, nie? No, oczywiście. Jeżeli chodzi o kolorystykę, proszę bardzo, tradycyjna, klasyczna obrączka z żółtego złota. Myślę, że teraz bardzo ważnym dla ciebie momentem i bardzo przyjemnym będzie właśnie personalizacja. Mhm. Tylko tak wiesz, dla zabawy. Nie pisz tam oczywiście, prawdy. Oczywiście, nie stresuj się. Nie pisz tego, co do mnie czujesz. Proszę, żebym się nie zarumieniła. Chciałabyś, żeby ten grawer był umieszczony wewnątrz obrączki czy na zewnątrz? Wewnątrz. Wewnątrz. W takim razie, proszę bardzo, to wybieramy opcję wewnątrz. Mhm. I tutaj, na tym pasku projektowym, możesz napisać cokolwiek tylko zechcesz. Czy mamy jakieś ograniczenie, jeżeli chodzi o liczbę znaków? Nie, ograniczeniem jest tylko i wyłącznie ten pasek. Ja myślę, że możemy trochę popracować jeszcze nad grawerem odręcznym. Między innymi możemy go wyskalować, żeby był troszkę delikatniejszy, mhm. subtelniejszy. Super. Jeżeli chodzi o poziomy, uważam, że jest rewelacyjnie. No, dostajesz 6 z plusem. Ale to jest super, że jakby młodzi tutaj robią to po raz pierwszy i temu towarzyszą ogromne emocje i wydaje mi się, że to jest w ogóle super spotkanie, jak tu jednak siedzi narzeczony. Ale fajne jest też to, że mogą korzystać z twojego doświadczenia, że ty już zrobiłaś masę takich obrączek i właśnie podpowiesz, a to zróbcie niżej, a to mniejsze, a to większe. To jest bardzo cenne. Tak, tutaj masz rację, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, no to jest ono bardzo bogate. Na co dzień spotykamy się z wieloma parami i każdy jest inny, dlatego każda nasza obrączka jest inna, każda jest indywidualna i każda niesie ze sobą różne emocje. A jeżeli chodzi o czas realizacji takich obrączek, jak to wygląda? Jeżeli chodzi o czas realizacji, obrączki wykonujemy standardowo w 2 tygodnie, jednak jeżeli mamy szczyt sezonu, no to ich proces produkcji trwa troszkę dłużej, do 4 tygodni. Co nam tu jeszcze zostało do zaplanowania? No to, co najważniejsze, myślę, Iza, dla ciebie, to przede wszystkim... Diamenty. A, diamenty! Wypadło mi z głowy. Tak, diamenty. Jeżeli chodzi o diamenty, ty wybierasz, ile tych diamentów potrzebujesz i jakiej wielkości. O, potrzeby mam ogromne. W takim razie, jeżeli potrzeby są ogromne, radzę rzędowe oprawienie diamentów, czyli tak zwane w łapkach, bardzo ładnie, klasycznie wyglądające. Jeżeli chodzi o wielkość diamentów... Duże. No to robimy duże. Dodajemy. I tak jak widzicie, diamenty od razu pokazują wam się na aplikacji. Co więcej, możesz wybrać ich kolor. Ale żółte? Jak najbardziej. Może być żółty diament, jaki tylko sobie wymarzysz. Jeżeli ta konfiguracja na przykład mogłaby być troszkę inna dla ciebie, ponieważ diamenty mogłyby być niżej czy wyżej osadzone, również jak najbardziej, proszę zobaczyć, możemy zrobić wyrównanie, mm-hmm. prawda? Możemy je osadzić niżej, wyżej, w jedną stronę, w drugą stronę, w zależności oczywiście od graweru, mm-hmm. lub zrobić coś takiego. Czyli możemy rozstawić je na boki. Gwarancja jest dożywotnia, mm-hmm. Więc tak naprawdę my opiekujemy się waszymi obrączkami dożywotnio. Dlaczego? No, wiadomo, chcemy, żeby wasze obrączki zawsze były piękne, zadbane, ponieważ poniekąd jesteście naszą wizytówką i to jest dla nas bardzo ważne, więc jeżeli chodzi o czyszczenie, polerowanie dożywotnio, to jest dla was jak najbardziej u nas dostępne. Co dalej, co dalej? W tym momencie nasz projekt jest poniekąd skończony. No tutaj no musimy zająć się... teraz drukuj, na drukarce 3D. Jak najbardziej jest taka możliwość, ponieważ wykonujemy prototypy obrączek i jak najbardziej w momencie, kiedy chcecie sprawdzić na przykład, czy
rozmiar, który wybraliśmy, będzie dla Was odpowiedni, możemy wydrukować go na drukarce 3D i w takim oto formacie Wam takie obrączki udostępnić. I to jest czat. I od początku mówiłam, że tutaj właśnie podpieracie się tymi nowymi technologiami. Oczywiście tym nie zaskoczyłaś, ale tą drukarką, ale to jest w ogóle firma XXI wieku, co? To prawda. To jest... Ja powiem tak, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Ogranicza nas tylko i wyłącznie Wasza wyobraźnia. Świetne rozwiązanie, naprawdę. Ta personalizacja i pisanie sobie rzeczy nawzajem jest fenomenalne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję przede wszystkim za poświęcony czas i za ten wspaniały pomysł Izabeli. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Ja bym chciała Cię zaprosić ze swoim narzeczonym w dowolnym wybranym przez Ciebie terminie. Możesz zarezerwować spotkanie na naszej stronie internetowej www.classicatouch.com. Natalio, to dziękujemy Ci bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jak najbardziej, ja również dziękuję i widzimy się wkrótce. Dzięki. Pa! Pa! To jest moment, w którym oddaję Magdę w ręce moich specjalistów. Czas na metamorfozę. Czas na wielki finał. Zobaczmy, na jaką suknię zdecydowała się Magda i jak się w niej prezentuje. Magdo, zapraszam! O Boże! Nie, no nie mogę płakać, bo się rozmarzę. Szkoda. Mogę podejść? Możesz też płakać. Wow! No, zabrakło mi słów, naprawdę. Boże, ale jest wszystko tak idealnie, tak pięknie. Rozumiem, że czujesz się wyjątkowo. No, tak, zdecydowanie. No to jest ta, no w ogóle już bez dwóch zdań. Znalezienie tej wyjątkowej nie było łatwe. Nie, absolutnie. Zabrało Ci to trochę czasu. Tak, ale Iza, dzięki Tobie ją znalazłam. Kto się najbardziej wzruszy, jak Ciebie zobaczy w takiej odsłonie na ślubie? No, myślę, że Karol na pewno. Jak mnie taką zobaczy, to nie wiem, czy mnie pozna. Nie, jest po prostu cudownie, jest pięknie, wszystko gra i cały makijaż, i włosy, i ozdoby, i kolczyki, wszystko, no wszystko, naprawdę, no, ze sobą idealnie współgra. Iza, dziękuję, dziękuję, tak się cieszę. Bardzo Ci dziękuję za to, że dałaś mi drugą szansę, że jeszcze raz tu przyszłaś. I wspólnymi siłami udało się znaleźć tę wyjątkową, wymarzoną. I jesteś dowodem na to, że każda panna młoda znajdzie tu swoją wymarzoną suknię. Nawet taka, która do końca nie wie, albo która ma dużo oczekiwań. Zawsze tutaj znajdziemy tą perełkę. No i pięknie wyglądasz, co mogę powiedzieć. No, mam nadzieję, że na ślubie też właśnie tak się będziesz prezentować. I pięknie się czuję, naprawdę. No dobrze. Tak dziwnie komuś prosto w oczy prawić komplementy, dłużej niż minutę, ale musisz do tego stanu przywyknąć, bo po ślubie tak naprawdę przyjdzie do Ciebie masa gości i wszyscy Ci będą o tym mówić, więc wiesz, tutaj musisz być na to gotowa. Moja droga, to był wspaniały dzień, to było dla mnie wyzwanie. Cieszę się, że zakończony ten dzień jest takim pięknym sukcesem. I widzę po Tobie, że jesteś tak szczerze wzruszona, tak, i szczęśliwa, i to jest ogromna moc. No dobrze, to tutaj chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie ochotę na przeżycie takiej właśnie przygody, jak dziś ze mną przeżyła Magda, jeżeli macie odwagę spędzić ze mną tyle czasu, bo było... Wspaniale. O,
Wspaniale. No to serdecznie Was zapraszam. Zgłaszajcie się do tego formatu. Zrobimy wszystko, żebyście były tak piękne i szczęśliwe jak dzisiaj Magda. Ja ten dzień zapiszę w swojej pamięci na zawsze. Ty też? Oczywiście. Najlepsza pamiątka. No dobrze, moi drodzy, na Was czekamy, a Tobie bardzo, bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. Cudna moja! Mua. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!